Mówiłam, że dwie dni. Pokaż mi trzy. Nie mam wyjścia. Okej, nie bada. Jedenasty października. Corocznie w tym dniu, w rocznicę śmierci Kazimierza Puławskiego, spotykamy się w Winiarach, aby uczcić pamięć bohatera dwóch narodów. Dzień Kazimierza Puławskiego jest jedną z najważniejszych uroczystości patriotycznych organizowanych na ziemi wareckiej. Dziś 238. rocznica śmierci patrona muzeum, patrona wielu szkół, instytucji i organizacji. Młodzieży, drogie dzieci, to dla mnie zaszczyt, że w kolejny dzień Kazimierza Puławskiego przypada mi rola gospodyni wareckich Winiar, miejsca przepełnionego historią i polską tradycją. Proszę teraz o zabranie głosu gościa honorowego uroczystości, ekscelencję ambasadora USA w Polsce, pana Paula Jonesa. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To dla mnie wielki zaszczyt, bo Puławski jest i polskim, i bardzo amerykańskim bohaterem. My, Amerykanie, jesteśmy z niego dumni i bardzo się cieszę, że tu jestem. Over 200,000 Americans turned out just about 10 days ago for the annual Puławski Day Parade in New York City and along Fifth Avenue, which is the main artery of New York City, you could see nothing but Biały Czerwony. Ponad 200 tysięcy Amerykanów zebrało się zaledwie 10 dni temu, żeby jak co roku uczcić Dzień Kazimierza Puławskiego w Nowym Jorku. I Piątą Aleją, czyli najważniejszą arterią miasta, szli ludzie z kolorem biało-czerwonym. There are so many statues to Puławski in the United States, many of them of him on horseback. There are so many towns and counties and streets named after him, parks, bridges, highways, even a U.S. Navy submarine is named after Puławski. W Stanach Zjednoczonych jest tak wiele pomników przedstawiających Puławskiego, najczęściej na koniu. Jest wiele miast, wiele powiatów, które noszą jego imię, wiele ulic, parków, mostów. Nawet jest łódź podwodna, która nosi imię Puławskiego. So Americans know the name, even if they may pronounce it Puławski. Więc Amerykanie doskonale znają to nazwisko Puławski, chociaż wymawiają je różnie, najczęściej Puławski. And even if they may be a little uncertain of exactly what he did to deserve all this fame. I nawet jeśli nie do końca rozumieją, co konkretnie zrobił Puławski, żeby osiągnąć to, co udało się osiągnąć. So President Trump issued a proclamation today to ensure that all Americans appreciate and understand the extraordinary role General Puławski played
in ensuring American independence. I właśnie też dlatego, między innymi, prezydent Trump wydał dzisiaj proklamację po to, żeby docenić wkład Pułaskiego, wyjątkowe osiągnięcia Pułaskiego w historii amerykańskiej, jego rolę i żeby właśnie szerzyć wiedzę na temat tego, czego Pułaski dokonał. And just like when President Trump came to Poland in July and he spoke in front of the Warsaw Uprising Monument, and he went into considerable detail about a piece of the history of that amazing uprising, he also went into some detail in this proclamation about the contributions that President Pułaski made to America, to Poland, and to our values. I podobnie jak w lipcu, kiedy prezydent Trump przemawiał w Warszawie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego i mówił bardzo szczegółowo o niezwykłej historii Powstania Warszawskiego, o tej niezwykłej części historii Polski, tak samo szczegółowo prezydent Trump wypowiada się o zasługach generała Pułaskiego dla Amerykanów, dla historii w proklamacji, która się ukazała, i jest tam też mowa o wartościach. And we're getting that proclamation translated right now into Polish, and it'll be up on our website and sent around on social media so everyone can read it firsthand, just like the proclamations we saw just a moment ago in the museum today. Tekst tej proklamacji prezydenckiej jest w tej chwili tłumaczony, będzie dostępny w dniu dzisiejszym na stronie ambasady amerykańskiej, więc zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem, który jest wystawiony na stronie ambasady, tak samo jak podobne proklamacje prezydenckie są wystawione w tutejszym muzeum. So today reminds us of our shared devotion, the peoples of America and of Poland, to freedom, to independence, and the extraordinary, extraordinary ties between Poles and Americans in both our countries. Dzisiejszy dzień przypomina nam o wspólnym oddaniu naszych obu narodów wolności i niezależności i mówi też wiele o tych niezwykłych, absolutnie niezwykłych więzach, jakie łączą Polaków i Amerykanów. Dziękuję bardzo. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, Warszawa, 9 października 2017 roku. Pani Iwona Stefaniak, dyrektor Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce. Szanowna Pani Dyrektor, witam wszystkich zebranych w 238. rocznicę śmierci Kazimierza Pułaskiego, by uczcić jego pamięć. W historii narodu polskiego jest wiele bohaterskich postaci, o których pamięć nie powinna zaniknąć. Wręcz przeciwnie, powinna być utrwalana i pielęgnowana dla dalszego podtrzymywania naszej świadomości historycznej. Do grona osób zasłużonych należy niewątpliwie generał Kazimierz Pułaski. Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 230. rocznicę śmierci Pułaskiego przyjął uchwałę dla uczczenia pamięci generała, bohatera Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tak mówiąc o miejscu, jakie zajmuje on w naszej pamięci. Z rodzinnego wareckiego domu przyniósł Kazimierz Pułaski głębokie przywiązanie do wolności i niepodległości, do ideałów republikańskich, demokratycznych oraz wielkie umiłowanie ojczyzny. Swoje życie poświęcił walce o te bliskie także nam ideały na polskiej i amerykańskiej ziemi. Często potem Polacy i Amerykanie ramię w ramię walczyli w obronie wspólnych wartości i dzieje się tak do dziś. Postać bohatera dwóch narodów kojarzona jest z istotnymi zarówno dla historii Polski i Stanów Zjednoczonych wydarzeniami drugiej połowy XVIII wieku, które zaważyły na dalszych losach narodów polskiego i amerykańskiego. Wydarzenia sprzed ponad 200 lat przynoszą na myśl Konfederację Barską 1768-1772, nazywaną przez część historyków pierwszym polskim powstaniem narodowym oraz rewolucję amerykańską z lat 1775-1783, zwaną również wojną o niepodległość. W obu przypadkach podstawowym celem bohaterskich działań Kazimierza Pułaskiego była walka o niepodległość. W pierwszym z nich chodziło o podtrzymanie niepodległości Rzeczypospolitej,
coraz bardziej zagrożonej ze strony Rosji. W drugim o wywalczenie jest przez powstający spod dominacji brytyjskiej nowy naród amerykański. Pamięć o Pułaskim jest ciągle żywa w Ameryce. Jest on uważany za jednego z najzdolniejszych dowódców wojny o niepodległość. Decyzją Kongresu USA rocznica jego śmierci jest świętem państwowym. Z dużym zadowoleniem przyjąłem wiadomość o tradycyjnych już organizowanych przez władze powiatu grójeckiego i Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warszawie uroczystych obchodach Dnia Pułaskiego w Arce. Gratuluję serdecznie organizatorom tej inicjatywy, gdyż przywracacie pamięć i upowszechniacie wiedzę o naszym bohaterze narodowym. Szczególnie tu, gdzie wraz z rodzeństwem Kazimierz spędził dzieciństwo i gdzie pobierał pierwsze nauki w szkole parafialnej. Z prawdziwą satysfakcją dostrzegam, iż Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce prężnie się rozwija i znajduje coraz szersze audytorium dla swojej działalności, pełniąc rolę placówki nie tylko muzealnej, ale także misję edukatora. Z okazji dzisiejszych uroczystości życzę Państwu miłych obchodów, a gospodarzom i organizatorom święta satysfakcji z prowadzonej działalności i wdzięczności rodaków. Proszę o zabranie głosu starostę grójeckiego, pana Marka Ścisłowskiego. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tak licznie zgromadziliśmy się dzisiaj na uroczystości 238. rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego, generała Kazimierza Pułaskiego. O roli, jaką odegrał w historii obydwu narodów, Polski i Stanów Zjednoczonych, dużo już tutaj mówiliśmy. Dla mnie ta uroczystość dzisiejsza jest bardzo ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, spotykamy się w 50. rocznicę istnienia Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce. A drugim takim ważnym elementem jest obecność pana ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Bardzo się cieszę. Dziękuję panu ambasadorowi za to, że znalazł czas, zechciał do nas tutaj przybyć i razem z nami brać udział w tej uroczystości. Miałem przyjemność, łącznie z panią dyrektor, pokazać panu to osiągnięcie, które nam się udało ciężkim wysiłkiem społeczności tutaj lokalnej zrealizować. To jest wyremontować muzeum, zrewitalizować parki, wybudować centrum edukacyjne muzealne w Warce. Mam nadzieję, że ta praca, która tutaj została wykonana, będzie dobrze służyła nie tylko mieszkańcom ziemi grójeckiej, ale również wszystkim obywatelom, którzy będą chcieli to muzeum tutaj zwiedzać. Będzie to miejsce zarówno historyczne, jak i też miejsce żywej pamięci o wielkim bohaterze naszych narodów. Dziękuję bardzo. W tym dniu uroczystym dzieci z publicznej szkoły podstawowej nr 2 imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce złożą ślubowanie pod pomnikiem swojego patrona i zostaną oficjalnie przyjęte do grona uczniów szkoły imienia Kazimierza Pułaskiego. Proszę o wystąpienie dzieci do ślubowania wraz z wychowawcami. Tą część uroczystości poprowadzi dyrektor szkoły, pani Maryla Szajner. Czy obiecujesz być grzecznym uczniem naszej szkoły? Obiecuję. Czy obiecujesz punktualnie przychodzić do szkoły? Obiecuję. Czy obiecujesz szanować podręczniki i przybory szkolne? Czy obiecujesz sumiennie wypełniać obowiązki szkolne? Obiecuję! Będę się być dobrym i uczciwym. Będę starał się być dobrym i uczciwym. Będę strzegł honoru i dobrego imienia z szkoły. Będę strzegł honoru i dobrego imienia z szkoły. Będę szanował nauczycieli, przełożonych i rodziców. Będę szanował nauczycieli, przełożonych i rodziców. Będę uczył się tego, co piękne i mądre. Będę uczył się tego, co piękne i mądre. Będę kochał i czcił moją ojczyznę. Będę szanował znak Krzyża Świętego i Orła Białego. Krzyża Świętego i Orła Białego. Ślubuję. Ślubuję.
po ślubowaniu. Żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci, aby w 238. rocznicę śmierci generała Kazimierza Pułaskiego oddać hołd wielkiemu patriocie i niezłomnemu obrońcy niepodległości Polski oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie, przywołując pamięć wszystkich rodaków wywodzących się z ziemi wareckiej, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o wolną i suwerenną Polskę. Wzywam do nas generała Kazimierza Pułaskiego, dowódcę wojsk konfederackich, komendanta Twierdzy Jasnogórskiej, bohatera wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, zwycięzcę spod Brandywine, który zginął 11 października 1779 roku w wyniku ran odniesionych w bitwie pod Savannah. Stań do apelu! Wołam starostę Wareckiego, Józefa Pułaskiego, ojca Kazimierza Pułaskiego, który jako jeden z pierwszych w Polsce przeciwstawił się carskiej agresji i był jednym z inicjatorów i przywódców Konfederacji Barskiej. Stań do apelu! Hell! Do salwy! Honorowej! Trzeba! Ładuj! Salwą! Jako pierwsze wiązanka zostanie złożona od ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, pana Paula Jonesa. Wojewódzkiego delegatury w Radomiu, pana Pawła Sagana. W imieniu władz miasta Warki kwiaty złożą pani Anna Matyjas, sekretarz, oraz pani przewodnicząca Rady Miejskiej Aldona Rzeźnik. W następnej kolejności proszę o złożenie kwiatów przez delegację browarów w Warce oraz Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Podziękowania kieruję do Kompanii Honorowej 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego z Ogrodzienic na czele z dowódcą jednostki pułkownikiem Andrzejem Kozerą oraz dowódcą uroczystości majorem Pawłem Hajdukiem. Dziękuję Orkiestrze Wojskowej z Radomia. Szczególne podziękowania kieruję do dyrekcji wychowawców i rodziców pierwszoklasistów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Kazimierza Pułaskiego za zaufanie do naszej instytucji, za liczny udział w uroczystości. Dziękuję dyrekcjom i nauczycielom innych szkół z terenu Warki i powiatu grójeckiego. Podziękowania kieruję do wszystkich pocztów sztandarowych, delegacji, instytucji, organizacji. Dziękuję pani tłumacz z ambasady, że pomaga nam w tym dniu. Dziękuję wszystkim sponsorom i partnerom, browarowi Warka, piekarni Kazana, Zajazdowi na Winiarach, państwu Angelice i Jarosławowi Nowocielom. Dziękuję serdecznie za pomoc w organizacji Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, Dworkowi na Długiej w Warce, panu Andrzejowi Majewskiemu i firmie Warwin S.A.
Podziękowania kieruję również do całego zespołu Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego za przygotowanie uroczystości. Wszystkie pierwszaki, wszystkie dzieci, które dziś złożyły ślubowanie, będą mogły w umówionym dniu zwiedzić bezpłatnie nasze muzeum. Zapraszam Was bardzo serdecznie razem z wychowawcami, razem z rodzicami. Umówimy się na ten specjalny dzień, bo dziś aura nam nie sprzyja. A teraz też po uroczystości zapraszam Was, abyście spotkali się z naszymi pracownikami na tarasie muzeum, gdzie czeka dla Was coś słodkiego i specjalna książeczka o Kazimierzu Pułaskim, jak go bliżej poznać. Zapraszam gości przybyłych do Centrum Edukacyjno-Muzealnego, gdzie odbędzie się część artystyczna uroczystości. I jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Uroczystości pocztom sztandarowym reprezentującym następujące instytucje i organizacje. Urząd Miasta Warka, Starostwo Powiatowe w Grójcu. Pierwszy Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny, Jednostka Wojskowa w Ogrodzienicach. Browar Warka, PTTK Warka, Nadleśnictwo Dobieszyn. Ochotniczą Straż Pożarną w Warce, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych imienia Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie, Liceum Ogólnokształcące imienia Piotra Skargi w Grójcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Wincentego Witosa w Jasieńcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, ZSP imienia Pierwszego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa w Warce, Szkoła Podstawowa we Wróciszewie, Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą, Szkoła Podstawowa w Rozniszewie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce, Szkoła Podstawowa w Konarach, a także Szkoły Podstawowe z Ostrołęki, Augustowa, Nowej Wsi. Dziękujemy bardzo. Thank you.